Siemano, nowe narzędzie od Steama. Podobno aktualizacja CS2 tuż. I co ciekawe, wielkie przejęcia na scenie e-sportowej. Będzie ciekawa konkurencja dla FaceIta. Oglądaj to uważnie, zostaw łapkę w górę, lecimy. Chciałem powiedzieć oglądaj uważnie, chyba wyszutkie uważnie. Także szczerze przepraszam. Tak czy siak, przechodzimy do pierwszej sprawy w dniu dzisiejszym, a mianowicie do update'u aplikacji. Co jak wiemy, nie dzieje się jakoś turbo rzadko. Aczkolwiek często tego typu jakieś aktualizacje, update'y zwiastują faktyczny update w CS2. I coś takiego otrzymaliśmy wczoraj, możemy zobaczyć, że jest to update aktualizacji, w związku z czym to już jest takie, coś się dzieje. Co więcej należy powiedzieć, to że zostały zmienione niektóre depoty, czyli możemy zobaczyć, że coś faktycznie się bardziej zmieniało i możemy zobaczyć, że zostało wywalone test branch, czyli tak jakby testowa część, testowa wersja czegoś, nazwijmy to sobie, więc jest szansa, że w plikach gry znajdowało się coś, co wcześniej było jako testowe, coś, co jeszcze przed pojawieniem się było testowane przez deweloperów i testerów, a na chwilę obecną możemy zobaczyć, że zostało wykreślone, że to jest test, więc jest szansa, że faktycznie coś nowego otrzymamy. Czy jest to jedna wielka spekulacja? Oczywiście, że tak. Czy są jakieś większe dowody na coś, że coś faktycznie otrzymamy? Oczywiście, że nie, więc pamiętaj jak zawsze, patrz na to przez palce i nie bądź takim ślepym powaleńcem, który patrzy, że o Boże, nowy update aktualizacji, to już jutro, a po jacy i tak dalej. Spokojnie, chilluj, ja tu tylko prezentuję fakty, że coś w plikach gry się zmieniło i na podstawie tego można wysnuć taką, a nie inną teorię. Podkreślam po raz trzeci teorię. Obecnie skrzynie w CS-ie są dość drogie. A co jak ci powiem, że możesz otrzymać jedną za darmo? Tak, za darmo. Zapraszam cię na CSGO Skinsa, gdzie takowa się znajduje. Co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę ją otwierać codziennie. Do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek, tak jak w przypadku DevCase. Szansa na Owla, Vulkana, Glovesy, wygląda to nieźle. Ja trafiam Neon Raidera. Oprócz tego dostępne są również battle i w tym momencie takową zgarniam. Proficik niczego sobie. Zapraszam cię tutaj bardzo serdecznie. Klikasz sobie doładuj, a następnie wpisz oczywiście tutaj kodzik FIACO, dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu oraz 2 złote i 10 groszy na start. Idziemy oczywiście dalej i możemy zobaczyć, że na przestrzeni tego miesiąca otrzymaliśmy tak na dobrą sprawę Wagneta 3.0, nowe music kity i zmiany w mapach. I to jest tak na dobrą sprawę wszystko, co otrzymaliśmy w tym miesiącu. Pytanie, czy jest tu miejsce na coś jeszcze? Z jednej strony, umówmy się, nie dostaliśmy nic takiego przepotężnego. Na zasadzie Wagnet 3.0 brzmi naprawdę potężnie, ale z drugiej strony, no nie widzimy tego tak namacalnie. W związku z czym, z jednej strony to może być coś turbo potężnego, może to być jeden wielki pic na wodę. Więc tego Wagneta ciężko rozsądzić, a oprócz tego, no naprawy bugów, naprawy błędów, nic szczególnego. Soundtracki, które dzień po wyjściu wszystkich totalnie grzeją, też nie są niczym niesamowitym. Więc z jednej strony wydawałoby się, że miejsce na to jest. Przypomnę, mamy wtorek, środę oczywiście, Jezus Maria, środę już mamy. Mamy dzisiaj środę, więc jeszcze spokojnie może się coś w tym sierpniu pojawić. Z drugiej zaś strony należy sobie zwrócić uwagę na to, że jeżeli ktoś jest jeszcze wyznawcą tej religii, że Valve co miesiąc wypuszcza jeden przegigantyczny update, no to tutaj możemy zobaczyć, że w teorii w sierpniu on już był, bo on już tutaj został zawarty i to był ten z 19 sierpnia, który tutaj wywalał te, wiadomo, problemy z tymi snaptopami i oczywiście wywalił skrypty, między innymi Jumpfrowa. Więc to był ten duży update sierpniowy. I to już widzimy, mamy tutaj potwierdzenie. Ale jeżeli wyznaję, że coś pojawi, trzymam za ciebie kciuki, przyjacielu. Naprawdę. Coś, co należy również powiedzieć, to Deadlock, o którym w ostatnim czasie jest niesłychanie głośno. Szczerze nie przypomina mi się druga taka gra, która to podczas to jeszcze wczesnego dostępu wywierała aż takie emocje i aż taki szum robiła naokoło siebie. Możemy zobaczyć, że wczoraj w tej grze było 75 tysięcy ludzi, natomiast w Team Fortress 2 było 63 tysiące ludzi. No i jak możemy zobaczyć, zostało to zmemowane na tej zasadzie, że w jakiś sposób Valve troszeczkę zabija tego Team Fortressa 2 i ludzie przechodzą na Deadlock. Czy to jest coś dziwnego? Absolutnie nie. Team Fortress jest cholernie starą grą, w związku z czym nikogo nie dziwi, że w jakiś sposób można powoli od niej odchodzić. Z drugiej zaś strony, patrząc na liczbę graczy Team Fortressa, możemy pokusić się o stwierdzenie, że o Boże, minus 32% w ciągu ostatnich 30 dni. Matko Bosko, co to Valve zrobiło temu Team Fortressowi? Ale spokojnie, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Team Fortress otrzymał naprawdę wiele aktualizacji na przestrzeni lipca i sierpnia, co jest dosyć niespotykanym ewenementem, jak chodzi o Team Fortressa 2, w wyniku czego ludzie istnie się na to po prostu rzucili. Możemy zobaczyć, że średni poziom graczy na poziomie 65 tysięcy to są spokojne wyniki z marca, z kwietnia, które wtedy nie było niczym dziwnym. W związku z czym należy sobie powiedzieć, że okej, faktycznie teraz graczy Team Fortressa 2 jest mało, ale po pierwsze mamy porę roku jaką mamy, teraz ogólnie jest to graczy mniej. Po drugie były te update'y, które wtedy przyciągnęły liczbę graczy, więc wiadomo, wtedy był przypływ, teraz mamy odpływ, niczym to nie dziwi. Więc teoria o tym, że Valve zabija Team Fortressa 2 Deadlockiem, nawet jeżeli byłaby prawdziwa,
to nie ma w tym totalnie nic złego. Po prostu przychodzi coś nowego, coś lepszego i tak to wygląda. Jakoś nie spotkałem się z takimi głosami, że w momencie, kiedy wychodzi nowe Call of Duty, to widzowie są wkurzeni o to, że mniej ludzi będzie grało w starsze Call of Duty. To chyba jest logiczne. Kolejna sprawa jest to Nuke, którego jak dzisiaj zobaczyłem, to szczerze się zaskoczyłem, przetarłem oczy ze zdumienia. I słuchajcie, oficjalnie PGL przejęło Esportal. W dużym skrócie, o co chodzi? PGL, czyli organizator jednych z największych turniejów na świecie, między innymi jeżeli chodzi o CS-a, przejmuje Esportal, czyli portal, który służył do, jakby to powiedzieć, takiego wynajdowania meczy, coś jak Faceit, coś jak ESEA, taka jakby kolejna liga, były tu różne ladery i tak dalej, i tak dalej. I co należy sobie powiedzieć? To po pierwsze to, że Esportal ogłosił bankructwo, dokładnie miesiąc temu, jak to możemy zobaczyć, 24 lipca, o czym również was informowałem. I teraz, jak możemy zobaczyć, PGL oficjalnie właśnie przejęło, że się tak wyrażę, ten Esportal, są dokładnie tak tutaj piszą. Możemy zobaczyć, że wypuścili takie oto i ogłoszenie, że w dużym skrócie to dogadali się tutaj po prostu polubownie, że przejęli ich, właśnie to tutaj było napisane, że przejęli ich po prostu asety, tak, tutaj several key esports asset, czyli jakby najważniejsze kluczowe jakby aspekty esportalu, w związku z czym jest duża szansa, że powstanie gigantyczna konkurencja dla Faceita, który na chwilę obecną jest deczko bezkonkurencyjny. Z tego powodu, że niby była ESEA, która przy okazji CS-a dwójki jakoś tak nie błyszczy, była to bardziej odsłona, w sensie był to bardziej portal dla graczy z NA, no i tam faktycznie może jest popularniejszy, ale mówiąc o innych regionach świata, no to Faceit jest zdecydowanie bezkonkurencyjny, no i ja nie mogę się tego osobiście doczekać, bo w momencie, kiedy mam PGL-a, czyli gracza, który jest na tym rynku od dłuższego czasu, gracza, który ma zasoby finansowe, ma infrastrukturę, ma cały know-how, jak to zrobić, ma też kontakty z Valve, żeby w jakiś sposób móc tutaj coś ciekawego podziałać, no byłoby turbo niesamowicie ciekawie coś takiego zobaczyć. W momencie, kiedy doszłoby do sytuacji, że faktycznie PGL by jakoś bardziej zainwestował w ten esportal, a z drugiej strony nie widzę jakiegoś większego powodu, po co PGL faktycznie miałoby ten esportal nabywać, z drugiej zaś strony taki mały wytrych, który tutaj zobaczyłem, to jest to, o czym wam mówiłem, że przejęli te kluczowe właśnie elementy esportalu, no to jest szansa, że w jakiś sposób to jest jakiś sposób, wiecie, organizacji meczy, jakieś na przykład baza serwerów czy coś takiego, które też są PGL-owi gdzieś tam potrzebne. W związku z czym widzę szansę na to, by PGL faktycznie jakby przejął, że się tak wyrażę, wszystkie te własności esportala i tyle, po prostu sobie je wykorzystał do własnych celi, ale widzę też gigantyczną szansę na to, że PGL w jakiś sposób wejdzie szturmem w ten taki właśnie rynek, który w całości jest zagospodarowany przez Faceita, czyli rozgrywanie różnych meczy, laderów i tak dalej, poza oczywiście oficjalnymi matchmakami. Więc jestem turbo ciekawy, jak to się prezentuje, bo szczerze, to może być naprawdę duża rewolucja, nie boję się tego słowa użyć, może być duża rewolucja, jeżeli chodzi o całe feeling z CS-a dwójki, bo w momencie, kiedy PGL zaproponowałby coś, może nawet nie lepszego, ale coś konkurencyjnego dla Faceita, no to logicznym jest, że wtedy będzie rywalizacja między tymi dwoma podmiotami, co będzie tylko i wyłącznie dobrym dla nas, czyli dla konsumentów. W wyniku czego nic, tylko śledzić takowe to działania i kibicować, by PGL faktycznie tutaj coś ciekawego podziało. Jestem mega, mega ciekawy. Istotny jest również ten komentarz. Oni nie kupili esportala w całości, tylko tak jak napisali, przejęli kilka kluczowych właśnie aspektów, kilka asetów, żeby stworzyć własną platformę. Więc to też warto podkreślić, że jeżeli wynurzy się coś nowego, coś, co już nie będzie kryło pod nazwą esportal, to wtedy jest duża szansa, że właśnie PGL pójdzie też tą drogą, żeby w jakiś sposób też się odciąć od czasem różnej przeszłości esportala, o której też mówiłem wielokrotnie. Także to należy sobie z tego zdać sprawę. Kolejna sprawa jest interesująca, bo jak możemy zobaczyć, powstało coś takiego. Możemy zobaczyć, że jest to Movie Maker. Nie kojarzy się, chyba wszystkim nam wszystkim się kojarzy z tym Movie Makerem z całego Windowsa, z tym upośledzonym programem do montowania filmów. Natomiast jest to w tym SN Boxie, jakby coś, co ma zastąpić SFM. Zapytajcie, to jest SFM. Przyznam szczerze, że też nie wiedziałem, i to jest Source Filmmaker, czyli tak jakby takie narzędzie od Valve umożliwiające tworzenie jakieś to scenek, umożliwiające właśnie jakieś to właśnie filmów, przerywników za pośrednictwem właśnie silnika Source, w związku z czym coś takiego ma również mieć miejsce na Source dwójce i możemy zobaczyć, jak to wygląda, a według mnie wygląda, no umówmy się, nie najgorzej, wręcz pokuszę się o stwierdzenie, że wygląda całkowicie przyzwoicie. Co należy jeszcze powiedzieć, to to, że obecnie trwa turniej i to nie taki mały, no okej, może trochę mniejsze rangowe niż ostatnie Blasty, niż ostatnie Kolonii i tak dalej, ale z drugiej strony możemy zobaczyć, że mamy Bad Boom, Dacia, Belgrad, Serzyn dwójka, rozgrywane oczywiście w stolicy Serbii, czyli w Belgradzie. Pula nagród to 500 000, może wrażenia nie robi, ale zważywszy, że mamy tutaj tylko i wyłącznie 8 drużyn, no to możemy zobaczyć, że już to wygląda dosyć ciekawie. Jakie drużyny się tutaj znajdują, możemy sobie zobaczyć, że mamy je wypisane mniej więcej tutaj, więc tak to się prezentuje, także jeżeli akurat potrzebujesz jakichś esportowych doznań, no to na tą niedzielę możesz sobie zarezerwować finał w Best of 5, półfinały w Best of 3, wszystkie mecze w Best of 3 w ogóle, więc wygląda to dosyć ciekawie, interesująco. Daj znaka, czy będziesz śledził, dzięki za oglądanie, liczę na twoją łapkę w górę i trzymaj, do zobaczenia, strzała!